Siemaneczko, jestem Perpetuum Games i witam was na moim kolejnym vlogu. A więc jesteśmy na polu. Nie mój ciągnik, nie mój pług. Jesteśmy u szefa. Tak, zatrudniłem się w gospodarstwie rolnym, by nabrać więcej doświadczenia właśnie odnośnie uprawy roli. Jak widzicie, pierwszym zadaniem moim na tym gospodarstwie właśnie jest zanim dzisiaj oranie. No więc bierzemy się za oranie. Więc co? Nowy pół wiek jest. Grzejemy. Ma troszeczkę ciężko. Miał być ogólnie większy ciągnik. Miał być rządy 185 koni z piątką pumą. Ale szefu wziął już ciągnik z pługiem. Pojechał na dość dalekie pole. Dalsze pola, właśnie. No a mi dał takiego fenozonka 690. Nie wam mówię do pani, to jest 690. Taki ciągnik nam dali. Z agromaszem, pługiem agromaszu. Mówi, jedź chłopaku, ładać. Masz takie zadanie, a nie inne. I po prostu masz to zaorać. Więc no, przyjechałem, wszystkie nogi miałem tutaj do dojechania. Wiadomo, ja swoje, co mogę, na razie obrobiłem. Mówiłem, że przyjadę. Jak obrobię, to przyjadę. Swoje większości obrobiłem, więc mogłem przyjechać. Wiadomo, no to nie wiem się na etat faktycznie, można powiedzieć, sezonowy. Tak sobie też nie mogę powiedzieć, nie przyjeżdżam, bo mam robotę. Ale na szczęście tak się ułożyliśmy, że ja praktycznie swoje zrobiłem, to co było do roboty i przyjechałem tutaj pracować fajnie. Udało się 9.30 właśnie rano. Ja się jestem o 7 od północnej, bo wiadomo, jeszcze oprątki były, więc musiałem sobie to ogarnąć. Bydlaszki, na szczęście mój honorowy pracodawca, szefu, dał mi taką właśnie możliwość, że jestem z gospodarstwa, a gospodarstwo to ja troszeczkę tu ujmę, w sensie mieć pod dwonogi kład, żeby też sam swoje gospodarstwo powoli rozwijać. No to chodzi mi o to, w sensie, żebym po prostu swoje na spokojnie też swoje przyjechał robił, w sensie bydła. Więc bardzo się cieszę, fajny gościu. Wyrozumiały, bo powiedział, że bardziej woli gospodarzy, którzy szanują sprzęty, szanują to wszystko, niż właśnie jakiś ludzi pośrednich, którzy chcą tylko mieć wypłaty i cześć. No, może z jednej strony źle to wygląda, że gospodarstwo pracuje, chociaż szczerze teraz patrząc, no jest dużo ludzi, którzy pracują, mają gospodarstwa i pracują, tak? Jednak żeby się utrzymać, no to muszę coś mieć, tak powiem, z tego życia. No bo jednak znaleźć z tej gospodarstwa swojego nie mogę zbytnio z takich kochów, tak? Bo jednak tego pętu mam dużo niż z tego. Ale nie ma tego złego. Musimy jakoś sobie tracić. Dlatego jak widać, miałem duży sprzęt, dostałem mniejszy, ale może i dobrze. Bo raz czego będę wiedział, może będę się sprawdzał. No to będę pewnie akcją sobie awansował na większe maszyny. No niestety nie pozwoli mi gospodarz nagrać u siebie vloga z prezentacji maszyn, można powiedzieć, z tego wszystkiego. No mówi, nie, mówi, kochanie, że nagrywasz cokolwiek, który nie interesuje, to masz jechać to robić. A nie będziesz mamu ci mówił, no dobrze, nie ma problemu, tylko spytałem grzecznościowo. Właśnie pod tym względem, no to się mi pozwolenie nie dostało. No to nie mam co się tutaj w żaden sposób tak powiem wstawiać pod tym względem. To po prostu wziąłem ciągnik, wstałem pług, no i przyjechałem tutaj działkę ładać. No jest kawałek nogi tutaj do mnie dojechać, odnośnie mnie tutaj na gospodarstwo. Ale na spokojnie przyjechałem sobie tutaj. Znajomy po drodze miał, więc przyjechał, mnie podniósł. No jestem mankament, że tego samochodu nie mam. To jest tylko dla mnie ból, który trzeba się to coś, a czy inaczej, nie mam środków transportu poza ciągnikami, nie mam żadnego środka transportu.
Też muszę sobie teraz poszukać jakiegoś samochodziku, czy ewentualnie jakiejś tak zwanej motorynki. Czekajcie, bo coś mi tutaj zacznie. Bo tak dzisiaj to jest katastrofa. Więc chciałbym poszukać jakiejś motorynki do tego, z tego, żeby po prostu lepiej to wyglądało. Żeby po prostu był samowystarczalny, tak? Pod tym względem. Ja się bardzo cieszę. Powiem wam też szczerze, patrząc racjonalnie z 60 czy z 30 przejść na taki ciągnik do orki, jeszcze z robotówką, no coś kuziwa pięknego. No piękna sprawa. Tutaj tu już naprawdę jest ten komfort, jest to wszystko. No nie wiem, czy tutaj bawić jakieś inne sprzęty. Tylko właśnie to jest jak najmniejszy ciągnik. Nie, przepraszam, jeszcze czwórkę. No i po prostu czwórka sobie na gospodarstwo, bo ona jest tylko typowo obronnym ciągnikiem, bo wspomniałem, to jest gospodarz, który ma także podobne bydła. Tylko że on ma chyba bardzo, tylko że on ma opasy. On ma opasówki. Lepiej wychodzi na tym, bo wiadomo, na opasach teoretycznie, ja się nie będę się powiadomał odnośnie opasów, no wychodzi mi lepiej, na mnie jego zdaniem, ponieważ nie musi stawać o konkretnej godzinie, tylko w której stanie, o tej godzinie sobie ogarnę, można powiedzieć tak, czy pół godziny, czy godzinę, czy dwa godziny później, w razie czego, jak człowiek mówi, no nie będzie człowiek w stanie, będzie stać, bo w stanie później też tą samą robotę zrobi. Więc to jest taki plus opasów. A jednak mleczne krowy, no to są jednak uwiązanie, które trzeba stosować codziennie, można maksymalnie te pół godzinki sobie przestawić, ale nie dłużej, wiadomo. On ma takie opasy, no i ma większość pól. Ma tam dwa wioski dalej jeszcze, trzy wioski dalej ma pola, no ma ogólnie do 40 km ma pól. Najdalsze pola ma właśnie 40 km od gospodarstwa. Więc patrząc, no to on ma dość ciekawe przewody, dlatego on pojechał sobie żołnierkiem swoim, dużym. Jechał żołnierzem dużym z pługiem, piątką. Nie wiem, jaki to był pług, nie sprawdziłem dokładnie. A Mika zawiechał tutaj, bo jeszcze są dwóch pracowników, którzy ogarniają sianoklosy, ogarniają właśnie tam obrządki. Jeden chciałem po prostu widzieć obrządki, no to jest na petardzie pełnej, tak? Jednak no tutaj no pierdalanie się, krótko mówiąc, bo musi być robota zrobiona tego pana. Nazwiska imiona nie podaję, bo właściwie byśmy tutaj nie wychodzili. Tutaj niczego, nikogo. Czekajcie, tak? Tutaj byśmy zrobili. A patrzcie, tutaj jest elegancko, tak? Rewers, sik, wszystko jest, tutaj się nie ma co bawić. Siokacie, nie wiadomo czego, jest wszystko pięknie przy drzewęcach praktycznie, cofamy sobie, pyk, puszczamy, no coś pięknego, może niedługo, może ja też kiedyś się takiego sprzętu dorobię, też by był jakoś fajnym sprzętem, to jest 95 koni ciągnik, więc tutaj też no nie jest, patrząc tak na mnie, to nie jest wcale taki mały ciągnik, tak? 5 koni, tak mówię się w tym momencie. Zamastuję 60, 1,30, no ale wiadomo, to jest kwestia przyszłościowa na razie. Wszystko na spokojnie, małymi kroczkami. Tutaj ogarniam wszystko u siebie na gospodarstwie. Ja ogólnie poagregatowałem, przygotowywałem już sobie do siebie. Myślę, że następny odcinek to raczej będą jeszcze sianokosy, nie sianokosy, siewy będą w zasadzie, zapiernicze, będą siewy już właśnie chyba tego księżyca wspomnianego na odcinku, bo trzeba powoli terminie gonią, no i prawdopodobnie będą zaraz i żyta do siewu, więc to będę chciał jednakowo poprawić, no jest trochę monotonni, będzie pewnie podmieniła pewnie odcinki ze samych siewów. Ale to właśnie dlatego jest taka oczkocznia, będzie w nagrywaniu, że przychodzę,
tutaj będę, nie wiem, powiedzmy coś na następnym odcinku, raczej coś innego, to co mi będą kazali zrobić, nie wiem, sianokłosy czy cokolwiek, no to będę po prostu to ogarniał, tak? Nie ma innej opcji. Po prostu. Ale patrzcie, no to jest piękna sprawa, joystick, wszystko jest elegancko, przysekcyjny tour, no piękna sprawa, no piękniutko, aż się zobaczyć, chcesz się robić jakimiś sprzętami. Teraz się nie zapuchał i nie będę chciał sam kupować na to na się swojego takiego sprzętu, bo by trochę było bez sensu. Ale jak wspomniałem, w sezonie 8000 mogę sobie zarobić na spokojnie tutaj u tego pana, więc myślę, że takie pieniądze, 8000 w sezonie, już adekwatne. Oczywiście. Ale mi się tak zdaje, no bo tak naprawdę to jest 2 miesiące takiej ciągłej roboty, można powiedzieć. Ciągłej roboty. Jest te 16000, myślę, że to też nie jest dość dużo. W skali roku. Patrząc, no to jest jakieś nawet nie 1500, podejrzewam. Tam, że z matematyki sobie byłem, ale przy tym stylu 18 tysięcy to jest, no powiedzmy to po 1300 zł na miesiąc, by wychodziło się do dorobienia się, dorobiło się, powiedzmy, w ciągu tych 2 miesięcy, myślę, nie jest tak źle, a wiadomo, jeśli się sprawdzę, w pewnym sensie, no to będę może na późniejszym etacie, może etacie to nie chciałbym w sumie, ja bym tak bardziej dorywczo robić, ale tak jak teraz sezon jest, jesienny, czyli teraz pewnie jakieś pewnie siewy w tym stylu, ona na pewno będzie się tutaj z tym być, tak? I żebyś po prostu tutaj, mówię, przede wszystkim po to się tu zatrudniłem, żeby się nauczyć, nauczyć się, no bo ja też w sumie na głęboką wodę sam skoczyłem, po to, że kupiłem sam gospodarstwo, tak? No i teraz sam muszę teraz się poduczyć, a wiadomo, kogo się najpierw uczyć. Osiak, który nie ma dużo hektarów, wreszcie koniecznie. Jeśli ktoś ma pojęcie o nie dużo hektarów, to też nie jest koniecznie powiedziane, że umie, ale jeśli ktoś ma poukładane w głowie i bazuje to na co dzień, można powiedzieć, no to jest duża, duża różnica, tak? Tyk, dobra, troszeczkę tak programy, trochę mają zewnętrzną, trochę wewnętrzną, więc żeby trochę lepiej wyglądało. Ale patrzcie, no taką motyweczką, niby to jeszcze, niby, a my to i tak jest trójka obotówka już, jeszcze mam trójkę zagunówkę, a też się zrobi, nie ma żadnych problemów, ten hektar to się zwarało już, dwójka, już jest naprawdę tak ogrom, ale mówię, to jest komfort, klimatyzowana to drzewana kabina, można powiedzieć, czy nawiewy, wszystko jest. Adejko jest, normalnie żyć, nie umierać, proszę Państwa, no i co tu, no to więcej chcieć. Stała hydraulika, tam wyłączymy, tak będzie chodziło, podnośnik, nic nie dotykamy, nic nie odsuwujemy, coś pięknego. A nie podniecajmy się w sumie na tymi szczętami, bo prawdopodobnie jeśli to dobrze pójdzie, no to prawdopodobnie to będzie miesiać temu panu gospodarzowi, dużemu gospodarzowi, będziemy myśleć tutaj jęczmień, bo taki mam, tak mówiłby na mnie, że ten będzie chciał zrobić w sensie cel jęczmień, dlatego on kazał mi tu wszystko poładać. Wapno już było porzucane, nie było agregatowane, nic nie dać, to było rzucone wapno. Przyorać kazał, mówi, no załarać. Załaraj, nie załaraj, tylko załaraj, tak kazał jeszcze po staremu, a do starszych gościu, ale dobrze ogarnięty, właśnie pod tym względem. Załaraj mówi, no ale dobrze zrobisz, jutro zapinasz siewnik i przyjeżdżasz siać. Uzio, a na grubą wodę nie siedział, ale widział ogólnie też, no nie bał mi też pewnie łapanki, jak to się mówi, bo widział, że u siebie takimi sprzętami też bardzo dobrze sobie małymi sprzętami dobrze radzę i ogarniam i też się takie zeplony mam, a to tym bardziej u niego, jeśli zobaczy, że takie sprzęty ma, a ma naprawdę sprzętów co nie miara, a no nie, myślę, że tak będziecie stopniowo, będę wam pokazywał te maszyny, będzie mi po prostu nimi robić, no to wtedy będziecie widzieć, jakie on ma sprzęty, bo teraz na pewno wiem, że szóstka będzie w tej agregacie latała,
z silnikiem, więc no, tutaj będziecie mieli taki przedsmak, jaki ciągnik będzie. Bardzo naprawdę jeszcze coś się zmieni i znowu ja będę chciał jechać tym Fergusonem i robić fetkiem, ale zobaczymy. Wszystko kwestia tego, jak mi ten właściciel ziemski powie, co tu będzie do roboty dokładnie. Ale mówię, wstępnie będę u siebie na następnym odcinku tego pola, no bo on tak nie lubi, że pogadać i jechać później wszystko na gwałt, że tak powiem. Aczkolwiek ja tu będę gwałt mówić, to trochę źle. No a taki na przymus, że tak wiecie, załagałem wszystko, później na to trzeba wszystko siać. On sobie stopniowo, on sobie załaga duży kawałek, on by mi się zdaje, że to już nie jest taki mały kawałeczek. Załaga sobie, tak, a załaga sobie, paduje sobie, zasieje, później następny kawałeczek, później znowu, tak sobie stopniowo latamy i on będzie ogarniać, tak. Powiem, że ten się tutaj mam, taki, te pole do ogarnięcia. Jedno jeszcze chyba za szosą, nawiastkiem tego pola, na przeciwko jeszcze jedno pole tam, żeby też ogarnąć właśnie pole. No i myślę, że będziemy właśnie tam siać sobie, tu i tu, tutaj będzie jęczmień, no z tego co mówił. Więc tutaj rzeczy roboty będzie, ale na CITO nie jest to mówi spokojnie, bo jeszcze mi ten jeszcze jest 5 dni, a mówi, jeśli to się wyrabia 30. No tutaj ten Fergusonem mówi z tym pulem, też się na spokojnie obrobisz. Na spokojnie, mówi 5 dni jeszcze macie, masz termin takiego luźniejszego. Więc zresztą wiecie, nie robię nakładów, ale będziemy musiał dokładać do 8 kg. Hektar więcej, mój kwalifikat i oczywiście siedzisko. Ale mnie to w sumie nie interesuje. Ja będę miał podstawową szczepę, będę miał podstawowanie ładowanie Big Buggy i modowarkę. Nie ciągnik. Ciągnik będę miał postawiony i będę zasypywał bezpośrednio. Chyba, że z KBS-u, piwiarku, nie wiem. Nie wnikam. Co tam gościu będzie miał? Animuję. Na następnym odcinku będziemy mieli u siebie siebie. No i będziemy na następnym. Nie w kolejnym będziemy mieli siebie tutaj na tej działce, więc no jest same siebie, monotonia, ale coś za coś. Chyba, że wam nie będzie pasowało to, żeby wam to pokazywać, tę pracę tutaj, no to możecie pisać ogólnie. I po prostu ja sobie będę przygotowywał, sobie to będę uważał, będę uprawiał tego, pracował tego gościa, będę poza nagrywkami, można powiedzieć, będę tego pokazywał. Tylko mówię, kwestia tego, co by tam sobie powiecie. No i powiecie w komentarzach. No, moim zdaniem, ale takiego właściciela, jak tutaj, na dzień dzisiejszy, to jest praktycznie pierwszy dzień, który na to pracuje, dobrze by się było trzymać. Właśnie. Po prostu może później przez względ na swoje profity, może coś tam się wyhaczyło od niego. Ja jednak pieniążka, nie wiem, ja tylko zgaduję. Zawsze takie rzeczy można nieraz się dogadać w miarę fajnych pieniążkach, co niektóre kupić rzeczy. A dobra, nie wynikamy co będziemy mogli kupować, to nie będziemy kupować. Ale no, jest to fajne. No patrzcie, no troszeczkę te roboty idzie, no ale patrzcie. Na jedną stronę się ładza, no to już jest w ogóle bajlando, to nie. Coś pięknego. Pięk. O kurwa, nie poniosę poga. Jeszcze jednego gościu obstanie ściął. Dobra, opuszczamy i powolutku sobie ruszamy i dzida. Dostaję po miodziu. No 1900-2000 obrotów razem mi trzymać, tak mniej więcej trzymam, to widzicie jest mniej więcej 9-10 na godzinę. Zdaje mi się, że troszeczkę jest przeszybko, no ale mówi, ty masz to zrobić porządnie, wiadomo, szybkością. O Jezu, no właśnie o to mi chodzi, no to teraz do jaja. No to teraz może być nieciekawe, żeby to wyrównać, ale dobra, może jakoś tam się później podrówna to. No i tak będziemy zaraz kończyć tego bloka, będziemy sobie właśnie kończyć, żeby ogarniać dalej i wszystko.
pod następne nagrywki, pod te następne pola, wiedzieć co robić. Bo tej roboty jest naprawdę ogrom rzeczy. Dobra, nie będę przedłużał. W dzisiejszym vlogu byłoby to na tyle. Jeśli taki vlog wam się spodobał, wstawcie pewnie, jak tam dać dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.